Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu, poniedziałek, 14 dzień grudnia, z tej strony Michał. Rozpoczynamy poranny przegląd rynkowy od pary walutowej euro-USD, a więc główna para walutowa i interwał czasowy jednogodzinowy. W zasadzie nowy tydzień otwiera się tam minimalną luką wzrostową, 15-20 pip luki wzrostowej, mamy uspokojenie. W zasadzie potwierdzenie takiej lokalnej linii trendu wzrostowego, możemy powiedzieć, czy dolnego ograniczenia. Tutaj w godzinach oczywiście sesji azjatyckiej, wcześniej rynek potwierdził ten kąt dolnego ograniczenia podczas piątkowego popołudnia wieczoru. O poranku jeszcze przed wejściem na rynek kapitału europejskiego mamy fajne wzrosty. I dopiero po godzinie 9 gdzieś próba wyhamowania w okolicy 1.21.55. Mamy drobne zrzucenie na tej formacji świecowej z godziny 9. Zobaczymy, jak tutaj będziemy mieli zamknięcie. Natomiast cały czas aktualny schemat na korekcie prostej 1 do 1 ze strefą tutaj wsparcia 1.20.40. To są te okolice 1.20.40, 1.20.45. Poziom, który dziś tutaj potwierdza nam ten dołek też z 2 grudnia. Fajny popyt tutaj się uaktywnił. Natomiast znajdujemy się tutaj około 100 pipsów powyżej, także na tą chwilę jeszcze spory dystans. Natomiast schemat jak najbardziej aktualny. Wybicie dołem tej lokalnej linii trendu wzrostowego na pewno będzie takim pierwszym sygnałem, że jest szansa na realizację tego układu. Jeżeli nowe szczyty powyżej 1.21.65, to po prostu przejdziemy z realizacją scenariusza do nieco większych TF-ów i wtedy aktualizujemy po prostu nasz wykres na euro-dolarze. Jeśli chodzi o DAX-a, trochę nam się ruszyło ostatnio na niemieckim indeksie, trzeba przyznać. Mieliśmy taki marazm zupełny, natomiast trochę ta druga połowa poprzedniego tygodnia rozruszała tą zmienność, zdecydowanie rozruszała, bo byliśmy gdzieś w okolicach 13400, w okolicy tych górnych, w okolicy tego górnego ograniczenia. To była sesja. Mieliśmy sesję 10, to był czwartek, 11, piątek. Tu mieliśmy nawet środę jeszcze o poranku, 13400 ponad. Natomiast dosyć dynamiczny czwartek, później też piątek i mamy zejście w okolice tego kluczowego pierwszego dolnego ograniczenia strefy wsparcia na okrągłym poziomie 13 tysięcy punktów. To są te dołki z okolicy, no jeszcze w pierwszej połowie listopada w zasadzie. No tutaj pojawia się popyt w okolicy tego poziomu okrągłego 13 tysięcy punktów i mamy odreagowanie. Dzisiaj też otwarcie rynku kasowego z luką wzrostową 13200. Te okolice tutaj są teraz na DAX-ie testowane. To jakąś lokalną biegunowość możemy też spostrzec z pierwszych sesji grudniowych. Mieliśmy tutaj wsparcie w okolicy właśnie 13200, 13220 i ten poziom też został przetestowany dzisiaj o poranku na rynku kasowym. I zobaczymy, jak to rynek rozegra do godzin południowych. I to będzie próba drugiego zejścia, być może uformowania podwójnego dna lub po prostu już definitywnego ataku ze strony sprzedających z wybiciem dołem. A kolejne wsparcie 12600, 90, 12700 wynikające z tego mierzenia 38,2 z tego swingu wzrostowego. W zasadzie mamy cały listopad poprowadzony tutaj mniej więcej tych wzrostów z okolicy 11450 do właśnie 13450. GBP USD. Tutaj nam się trochę porozjeżdżały. Wykresy 127,2 zostało osiągnięte, jakby nie patrzeć na kablu. Natomiast patrząc też, zobaczmy, czy teraz układ 1 do 1 właśnie nie został zaksięgowany. Raz, dwa, trzy. No mamy niestety, no powiedzmy, że jeszcze jest w grze ten układ, tak? Ta świeca może być decydująca. Przechodząc na
na H1, może będzie lepiej to dostrzegalne i też bardziej sygnałowo będzie lepsze do obserwacji tego układu 1 do 1. To jest poziom cenowy 1,3390, 90,85 i w zasadzie ta świeca godzinowa, która teraz się kształtuje po godzinie 10 do godziny, po godzinie 9 do godziny 10 mniej więcej, ona powinna być decydująca, czy ta strefa oporu zostanie wybroniona w ostateczności, czy zobaczymy dalsze wzrosty. Tutaj z targetem minimum 1,3460, a więc jeszcze jakieś 75-80 pipców przestrzeni się otworzy, jeżeli ten układ zostanie zanegowany. Także najbliższa 1 godzina czy 2 godzinówki, jeśli chodzi o formacje świecowe, powinny być decydujące dla kierunku kabla, powiedzmy na dzisiejszej sesji, bo to jest interwał jednogodzinowy, także ten układ jest najbardziej aktualny jeszcze przez, powiedzmy, kwadrans do godziny 10. Dolar jen, rewelacji nie ma. Zmienność może nie jest jakaś super, super niska, natomiast brak sesji kontynuacyjnych, brak jakichś większych swingów, gdzie będziemy w stanie złapać jeden kierunek, zdecydowanie dyskwalifikuje nas, jeśli chodzi o średnioterminowy handel na tej parze walutowej. Nadal sprawdza się taka metoda grania od bandy do bandy, bo widzimy, że mamy jedno, drugie, trzecie, powiedzmy czwarte, piąte, szóste, siódmy raz schodzimy, tym razem do dolnego ograniczenia, po raz trzeci czy nawet czwarty, w zależności gdzie, jak ten zakres został osiągnięty, czy w pełni, czy nie do końca. I tak naprawdę czekamy cały czas na wybicie z tego rężu, jeśli chodzi o wicka i w takim podejściem średnioterminowym. Dopiero gdzieś po tym wybiciu będzie sens, po prostu próba, sens tutaj próbowania zagrywki, czy to longów, czy to shortów, w zależności od kierunku, który zostanie na dolar jenie właśnie wygenerowany, bo tak naprawdę to nieistotne, tak? Czy pójdziemy w górę, czy w dół. Ważne, żeby ta zmienność była na wyższym poziomie niż teraz i żeby po prostu te sesje kontynuacyjne wróciły, bo wtedy pozwalają nam na złapanie jednego konkretnego kierunku na dłuższy czas i po prostu zwiększenie tego stosunku zysku do ryzyka, który jest bardzo ważny gdzieś w średnioterminowym handlu. Zobaczmy jeszcze złoto. Złoto tutaj w godzinach porannych kolejny raz testuje strefę wsparcia 1825 dolarów za uncję. Strefa, która w zasadzie od początku grudnia dosyć mocno jest testowana i sporą rolę odgrywała, bo też sesja czwartkowa, piątkowa w zasadzie, to jest 11, to jest piątek. Mieliśmy tutaj dynamiczne zejście i fajną obronę też tego poziomu i teraz dzisiaj o poranku po wejściu na rynek kapitału ze strony europejskiej, po otwarciu sesji europejskiej, mamy kolejne zejście, kolejne podejście 1825, 1826. Także obserwujemy ten poziom sygnałowo, być może nawet i z H1 warto sobie spoglądać, jakie formacje tutaj będą generowane. Myślę, że spokojnie jeszcze ta świeca i jeszcze jedna, jeżeli chodzi o interwał jednogodzinowy, będzie istotna. Mamy 10 minut do zamknięcia. Zobaczymy, pewnie gdzieś w takiej konfiguracji ta godzinówka gdzieś się zamknie i kolejna, czy będzie wzrostowa, czy kontynuacja spadków. Wtedy zobaczymy rozstrzygnięcie na tym poziomie wsparcia 1825-1826 dolarów za uncję na złocie.